Gdzie tu światła jakieś, kurde, są? Tu jest dopiero sygnalizacja. Holy shit. Jak generalnie mam jeszcze, co to jest? Nope. Okej. Nie. Opuść misję. Nie chcę tej misji. Jest do bani. Te misje są do bani. Nienawidzę kurde tych ten z konwojami. Dobra. Dobra. Z konwojami precz. Beznadziejne te konwoje są. Te konwoje beznadziejne są. Dobra. 31 metrów. Hotspocik, cyk. Hotspocik przynajmniej załatwiony. Co tu jeszcze jest? Tu coś jeszcze mamy ciekawego, dobra. Robimy to, co tutaj jest w okolicach i zaraz będziemy wykańczać pierwszy akcik. Swoją drogą. Jeszcze mamy, tak de facto. Tu można byłoby się przejechać. Jak to? Tak, gdzie? Tu, okej. Dobrze. Fabryka. Gdzie jest stary moja fabryka? Uff. O, to jest gdzieś tutaj w dół, dobra. Gdzie jakoś zejść? Coś. 440, okej. Jakieś molo po prostu. 5 stówek.
No, trzeba chyba do jakiejś bogatszej dzielnicy wejść. Bo tutaj... trochę lipa. Właśnie, czemu się wyłączyło? Okej. Done. Dobra, tu jest jeszcze prywatność i będziemy w domku. A, tylko teraz jeszcze trzeba byłoby wejść w, na górę jakoś. Zaćmienie? Jestem atakowany. Kier poza strefą. James G. Godwin. Hackerman. Strefą. Nie wiem, gdzie on jest. Widzę go. By był albo na górze, albo co? No kuźwa, lóż się, NPC, kurde. NPC, kurde, kurde. Taki z dupy jak ja pierdzielę. Dupa Maryni. Kamer nie idzie. Hacker poza strefą. Nie, on jest, musi być gdzieś na górze. Ma szansę, żebym się do niego dostał. Jest na dachu jakimś kuźwa albo coś, nie? Na bank. Z granatnika! Co za lamus! Ale lamus z granatnika tylko potrafi! A.
Zamiast mieć jaja, to tylko ten z grafika. Lamusy jedne. No, tak to jest, jak się jest lamusem. No. Ale lamus do końca życia zostanie lamusem. Pamiętajcie sobie to. No, to nie to. Z granatnika. Masakra. No, tak, tak jak mówiłem, tak to jest, jak się jest labusem. Co my tu mamy? Coś na górze jest? Przejechaliśmy, trzeba było tam. Dobra. Żeby się włamać. To trzeba włączyć. Okej. Weźmy sobie pieniążki, które sobie uzbieraliśmy. Ciężko zarobione. Cyk. 1300 tylko? Dobrze, mało. A, tu jest jeszcze zrobione. Nice, nice, nice. Teraz działa. Mi się tam zamknij. Palin Pasiaku. They recently upgraded the place with Bloom's state-of-the-art security, networked locks, automated surveillance. If they were holding the guy in an older prison, I'd have a problem. But Bloom's right on this one. They do make life easier through technology. Jordy, we're even now.
Come up. Pierce. Hayden. Never again! Smith! Nie ma kamer żadnych, ani nic. Idź na tą stronę, ziomuś. O, pięknie. Jordy, I'm inside. Obviously. Cut the shit. I should have sent you in here. This was your mistake. You might want to keep it down. You'll end up with a free trip to solitary. I can't get you out. I'm gonna find the inmate schedule. Okay. Okay. Shit. Nie, tu nic nie idzie, dobra. As far as I can tell, it's some kind of code inside CTOS. The
term bellwether basically means a harbinger of the future. What a puzzling name for some code inside a smart city. I know my programmers, they overthink everything. That name is deliberate. Huh? We're dealing with the locks now. Jordy, I found the schedule. Where's the exercise yard? Up top. Well, people, did you vote for Rushmore? If you did, I'm sorry. That was me. This is some heavy, heavy shit. We knew the numbers we needed for when we targeted the population. The CTOs worked out what specific messages people needed to hear. Where to display them. Not subliminal either. Right there in your face. Hell, even I voted for them. Of course, management mandated it. Okej, okay, dobra, ale dajcie mi chwilę przy... Okej, 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 dobra. Co my tu mamy?